jest włączony chyba ten stream. No to wiwa się. No to wyłącz. Czekaj. Ale Robert poleciał na konfie. Ten, pytanie dziennikarza jakiegoś tam. A coś pisze? Że ten. Że tam w tam w Niemczech, nie, w klubie tam strzela, a w reprezentacji już od jakiegoś czasu masz, jest problem. Czy czujesz jakąś frustrację, czy podchodzisz do tego, że zaraz strzelisz bramkę, czy po prostu się frustrujesz sytuacją. No i tam było zawarte w tym pytaniu słowo skuteczność i ten. I Robert powiedział skuteczność. A jaka jest definicja słowa skuteczność? Że ten, że jakieś wykorzystywanie sytuacji. No, i właśnie okazje, sytuacje. Jest tak, że jakby trochę ich nie ma. Wciąż działa granie bez kotycji. No, no możesz w sumie. Może jesteś jedyną osobą na świecie, która coś takiego ma. Dobry skład. No i właśnie. Jak nie bywało. Serdecznie witamy ze stadionu Anfield Road w Liverpoolu, gdzie spodziewamy się dzisiaj wyścigu tego spotkania. Myślę, że na tym etapie gdy nie ma, że każda ikona jest. A wraz ze mną to spotkanie komentować będzie ja. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe. Nie, czekaj. To ta średnia wersja okoczy jest taka, no. Jako, że mecz jest towarzyski, powinno być spokojnie. Nie, on ma 8-5 wersji. Jeszcze bardziej. Nie, on ma 8-5. Ten. Na pewno. Potrafi. Dobrze wykończenie, nie ma jakiegoś super, ale fajne ma co longshoty. Teraz awansował już do nowego piłkarza w zespole, na stałego by walczał na murach.
ciekawy klik. Nie dał się zatrzymać. Obrońcy bali się faulować, a on błysnął techniką. Popatrzmy na rezultat 1-0. Rozpoczną od rzutu wolnego. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Your channel was edited. No, ty coś wyrównałeś. No ile masz teraz kasy?
60 mówi. Ale on ci kosztuje tyle. Kolejne celne podanie potwierdza twoje pięknie. 95 tysięcy. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się to działo, nie wątpię. Byś miał 120 tysięcy, tak? Nie, 20 tysięcy to chyba mało na fazie. Marco Reus. Ruszył ładnie Reus. Zagrywa do tyłu, do kolejki. No to co? Your challenge was edited. User was moved out of your channel. Your channel was edited. Wybrali krótki wariant różnego. Rzuca na środek. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Statystyki strzałów potwierdzają ogólne wrażenia z tego meczu. Obie drużyny regularnie zagrażają nawzajem swoim bramkom. Bardzo wyrównane i ciekawe spotkanie. Ładne wejście, przejęcie piłki. Czy będzie prowadzenie? Tak jest! Piłka w siatce, proszę państwa! Prowadzą w samej końcówce! Chyba już nikt im nie wyszarpie tego zwycięstwa. Nic złego nie powinno się tu wydarzyć. Ja ma coś. Może ma finisher, kompletny forward. Nikola Pepe ma możliwość zagrania do kolegi. Okazja lecenia piłkę w Bułgarii. Ale świetna szansa teraz. Teraz. Potrafi zapierdalać. Ładna broma. Jak na to będzie obrońcy, zareaguje sędzia. Zagrywa krótko do kolegi. Słychać na trybunach, że kibice mają już tego dość. Ich ulubieńcy nie są w stanie nawet odzyskać piłki, a przecież przegrywają. Nie tak to sobie fani wyobrażali. Muszą dać z siebie więcej. Ndombele. Nikola Pepe. Ostatnio obrońca zatrzymał atakującego faulem. To może się dla niego źle skończyć. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? No! Niewiele teraz zabrakło. Ładna byłaby bramka tuż pod poprzeczką, gdyby tylko minimalnie lżej uderzył. No co mówicie? Z hiszpańskiej? Tylko jeden jest. W zasięgu. Hej, a bo czadło sobie wyznaczyłeś, jeszcze. Mikrofon muted.
Jeszcze jest pewien problem, bo generalnie on, ten jeden obrońca zastępujący Umtiti'ego rozpierdoli się całe zgranie. Mówi to tak mocno. No, dobra paczka są, dziękuję. Na pewno przydatne niż wcale. Będzie się to zmiennik. Cięcięsa. No i tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. No. Kto jest jeszcze w Barcelonie na środku obrony? No to tak, to będzie problem z zastąpieniem jego. O, Hiszpania. Aha, Ruiz. Ale zobaczę. To by był silniejszy, to by mógł jeszcze ktoś z niego być, a tak to. Typowy hiszpański zawodnik. Każdy tak samo wygląda. Czemu dostałeś tyle punktów? To się zaktualizowało. Tam po podobnym mają. Albo możesz Fir podać na środkową obronę i kogoś na lewą kupić. O, twój super zmiennik to Bibo. No właśnie nie wiem, czy jest to Umtiti. No, Duri. Pewnie typowo zbocowiały ten pomocnik. Chociaż nie, no 80 siły to jak na hiszpańskiego pomocnika to już jest siłacz. Przepraszam. Co ma? O, 91. Aha. Ten stanowi. Te defensywy całkiem przyzwoite. No taki...
Na początek może być, no. Tylko na początek kata za 30 tysięcy. Typowa Premier League, no. Jak ją robisz, no. Ale kto jest inny na przykład? Nie no, ten Ndidi nawet już lepiej mi brzmi. Dobra, zobaczymy CDM. O, naprawiłem się za Fabinho, można wyszukać pojedynczą kartę. Ndidi ciekawie wygląda. Ale Marit tu co wie. Ukraina nie miał pełnego tempu. Kondycji. Nie miał. Taki kawałek. Teraz przyjdę. Może bym wolał tym Ndidim grać niż tym. Ale ten Ndidim ma lepszą kartę od Fernandinho. Tak dla mnie. Jeszcze raz ten Ndidim. No Fernandinho ma fajne statystyki. Tylko tempo 66. Tak to się robię sobie. A Fabinho w tym roku to jakoś tak 68 tempa. Nie wiem co, 70. No zobacz. No 71. Nie będzie taki masakrowy jak ten poprzedni. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły, takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko mniej więcej to samo. Rodrigo. No i strata piłki. Douglas Costa. Powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Krótko do kolegi. Les Matuidi. Zobaczmy, co zrobi. Ładna akcja, skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. Dembele. Fekir! Świetnie interweniuje. Rzut rożny, czyli szansa na wyrównanie. Krótko rozegrali ten ruch. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramka zdołał złapać piłkę. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Ricardo Pereira. Matuidi. Czekaj, jeszcze raz ofensywy. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Pewnie tylko sfałowałeś i po prostu chcesz wpłynąć na moje postrzeganie rzeczywistości. No to akurat nie jest zbyt specjalny taki kontrolował. No był fał, ja pierdzielę. Super są ci sędziowie. Samotny,
prawie tylko. Genialne podanie. Był już pewien, że do tego dojdzie. Tymczasem bramkarz popisał się refleksem i zmyślił akcję ofensywną przeciwnika. Znowu celne podanie tego zawodnika. Douglas Costa. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Po pierwsze.
jest to. Atakuje ci środkowego obrońcy. Czemu nie kupiłeś na razie tylko Rabiota? Mówię, tylko za każdym razem musisz zmienić mecz na Gueye. W sumie defaj bez grania. Dobrze. Jaki szok! Taki Nikolano, to chyba nie może być prawda. Gdzie go wpadłeś? A jak Dembele? Disconnected from your channel.